Witam serdecznie na moim śmietniskowym kanale, ale będzie się działo coś bardzo fajnego, coś podobnego jak kiedyś zaczynałem boks, to teraz witam bardzo serdecznie Pawła, który będzie chciał przejść przemianę wizualną swojego ciała. Witaj Robert, witam widzów. I tak Pawło, co Cię skłoniło? No mianowicie skłonił mnie mój srogi bebech, że tak to powiem w prostym języku chłopskim, no bo kurczę, nie ukrywam, jak się do Ciebie odezwałem, to miałem na blacie 116 kilo i w tym momencie, no, według Twojego zalecenia, wcześniej też już tak robiłem, ale zorganizowałem sobie po prostu apkę do mierzenia kalorii, zacząłem z tym dbać. Na chwilę obecną, jak zaczynamy kręcić materiał, mam 113,7, więc no, jest to te pierwsze, wiesz, no, zachęcające, nie? No a poza tym, wiesz, taka masa 115 kg przy moim wzroście, niecałe 1,80 m i to spokojnie gadaję, że tam, że będą mnie potem laski gonić. Ale to wszystko mam w wymaganiach powyżej 1,80 m, więc się nie kwalifikuję. No, to wiesz, z takim bebzunem łazić, nie, no to potem jest też problematyczne, nie? Czy to przy samej pracy, czy no ogólnie dla ciała, nie? Jak masz coś przenieść czy coś, to też się daje to potem we znaki przy, no, no na kręgosłupie to siada, szybciej się męczysz i w ogóle, no, o innych chorobach nawet nie wspominam. Czyli więc czysto praktyczne, ale że masz jakieś problemy z chorobami, albo coś się straszyło, czy? Wiesz co, na szczęście nic, nie? Czyli jesteś zdrowy jak ryba, bo to też taka podstawa, żeby zacząć działać, nie? Dobra, to mamy tak, waga 113,7, wiek? No, wiesz, że kobiet się nie pytał wiek. Nie, rocznikowo wychodzi jeszcze, no, wychodzi 29. 29, ty jak mi? 20, jak ten czas poleciał, stary, 34. Kurczę, ale myślałem, że masz mniej. Przez ten fet rozlega się w zmarszczkach i nie widać starości. To jest plus też tego, nie? No. Ale ty jesteś zawsze właściwie, ja cię kojarzyłem, bardzo zabawną osobą, wesołą. Nie boisz się, że tego stracisz, bo chodzi taki przydomek, że jak jest ktoś, kto bardziej przytuszy, to jest zawsze szczęśliwszy, weselszy. Nie widziałem takiej różnicy, jak kiedyś spadłem do 85. Właśnie teraz spadłeś i to niedawno, nie? Ale to było do 95 i zależało mi, żeby trochę niżej zejść. Potem, wiesz, jakaś załamka była czy coś, że długi czas się ta masa utrzymywała, bez żadnych ćwiczeń to nie chciało lecieć w dół, nie? Sama dieta, no, na to nie pozwalała, a była taka dość restrykcyjna, bo 2000 kalorii miałem narzucone dla siebie, nie? No i potem to zostało, potem ten, a te, w takim razie chciałbym smakołyk i tu kepsa wpierdzieliłem, tutaj maka i wiesz, i to się odkładało, nie? Potem się to przestało kontrolować. Apka ci zgłasza wprowadź śniadanie, zważ się, pamiętaj pić wodę. A nie ma. I no hej. Się wraca, nie? No. Ale tu jest też plus, ja na to też liczę. Jak opublikowujesz coś, jest pełno specjalistów i to można też analizować, nie? To mi się podoba, ale niektórzy, jak są tacy krajopierdliwi, to też fajnie z nimi pogadać. No dokładnie. Hejterzy, no można ich wykorzystać przynajmniej do tego, nie? Bo może faktycznie, jak na nóż ktoś się zna na tym nieco lepiej, zwróci swoje uwagi i więc hejterów pozdrawiamy zawczasu, nie? Machu do kamery. I zapraszamy. No. Dobra, to by było na tyle. Mniej więcej chcemy. Bo ja bym na przykład sprawdził to i to. Że siłę i jaką masz wytrzymałość. Można później robić na przykład miesiąc siłowy. Mhm. Zobaczymy, ile na tym stracimy, jak się będą mięśnie budowały. I na przykład miesiąc bardziej tak wytrzymałościowy czy kondycyjny trochę pobiegać. Czy masz właśnie, bo znaczy jedynie, co tu teraz regularnie pozdrawiam Oliwkę, to ona ma mnóstwo, że tak powiem, kontuzji i dolegliwości, które nie pozwalają wykonywać danych czynności. Albo po prostu się zabiera w czymś, nie? Mhm. A ja myślę, że ty jesteś kurczę otwarty na wszystko. No wiesz co, no. Czy masz coś? Nie mam żadnych kontuzji na chwilę obecną. Nic mnie też nie dotknęło w ostatnim czasie, więc no, jako tako masz czysty materiał do szlifowania. No to. A jak właśnie samo zaparcie? Wiesz co, no w
wkurza mnie powoli to, że próbuję i to efekt zostaje na niczym. I też potem boję się tych ćwiczeń, żeby sam robić, więc no, samo zaparcie się pojawia. Już jest takie, no, żeby to regularnie robić. Jak już decydujemy się to publikować, to myślę, nie zawiedziemy widzów później. To, ale powiem ci, że to jest też motywacja. Zawsze taki właśnie youtuber Łukasz, którego pozdrawiam, amatorski kulturysta, on zawsze to mówił, żeby nagrać to, nawet ta kamera tak jakoś działa motywująco, tak jakby ta trzecia osoba była, którą on skontroluje. I powiem ci, dla mnie właśnie jeszcze raz ci to powtórzę oficjalnie, że to jest niezwykły szacunek, bo ludzie unikają kamer jak nie wiem, chyba że ktoś na przykład aż mnie no, ciągnie do tego, nie, ale... Ja to słyszałem, że kończyłeś szkołę związaną właśnie z wychowaniem fizycznym, dlatego no, wolę się do ciebie zwrócić niż tam potem czarować na wizytówkach na jakiejś siłowni, że o, ładna wizytówka, to zadzwonię, bo tu trenerka fitness, a tu gdzieś sprawdzona osoba, to chociaż dlatego... Chociaż powiem, moja samoocena jest niska i lepiej by było was zgłosić się do kogoś innego, ale tu sam zobaczyć jak jest. Myślę, że nie będzie źle. No, a z AWF-em no, byłem, naprawdę pozdrawiam ludzi, świetna sprawa i nawet żałuję, że tego nie dokończyłem. No. Ile ci zabrakło? O, dużo. Ja tam byłem tylko ponad rok. Nie, ponad pół roku. No. Ale coś tam ma. Ale kurs trenera personalnego zrobiłem w Katowicach, to nie było tak źle. Do czynienia z nadciśnieniem pierwszego stopnia, będziemy się bardziej kontrolować po własnym ciśnieniem. Robimy też próbę po mocniejszym wysiłku fizycznym. Jest on podwyższone, ale jeszcze w granicach takiego rozsądnego ryzyka do ćwiczenia. Następnie zrobiłem Pawłowi test siłowy. Technika przysiadu bez ciężaru była dobra. Z ciężarem już było gorzej, tu będziemy musieli najwięcej popracować i z małymi obciążeniami. Wyprosty nóg, świetnie poszły, 60 kg albo 50 tam było, Paweł powtórzył to 19 razy. Następnie był brzuch i 46 sekund trzymania Pawła nogi w górę, to mnie bardzo zadziwiło, ten brzuch jest silny. Kolejny triceps, 35 kg, też bardzo dobry rezultat. Biceps też bardzo silny, 40 kg, technika poprawna, klatka 65 kg. Oczywiście wcześniej były mniejsze ciężary, a wy widzicie tylko te ostatnie powtórzenia. Barki są słabsze, technicznie tak samo, ale na tym wszystkim będziemy pracować. Liczenie kalorii, nie będziemy jej tam na razie strzelać z nazwy. Ale no, przy tym co ja chcę zrzucać tygodniowo, czyli tam założenie, że 60 kalorii, gdzie to było, czekaj, straciłeś, o 2-3 kilo, ale fajnie. I mam tu mój cel, nie? Dajemy wody tu, żebyś tu widział. Jest utrata wagi, nie? Waga początkowa, docelowa. No i tak, ta docelowa to jest jakaś tam BMI, że pokazuje, że jest lekka nadwaga. No ale jak faktycznie się skoksujemy, no to może mięśnie nadrobią, nie wiem jak ty uważasz. No to też dam poziom aktywności średni, bo
Dość często, no po prostu w pracy mam latania na około 15 tysięcy kroków dziennie i poza pracą są prace przy domu albo we firmie, więc mimo wszystko narzucam się na przykład workami z węglem. Trochę tego jest. Zamierzam, że cel jest 6 kilo, znaczy 60 kg, nie? No i wyznaczyło mi, że jest cel kalorii taki. Ale w sumie da się go przeliczyć. To tygodniowo po pół kilo będziesz rzucał? No, taki mam cel, nie? Że przy tym, co akurat robię, że te 12 tysięcy kroków, to powinno mi ten dać radę. Cele odżywiania tutaj, widzisz, też możesz sobie ustalić. No i no, akurat mam wykupioną premiumkę, nie? Więc dostęp mam do tam różnych dań i tak dalej. Fajne jest potem też przerwany post, to mi jest niepotrzebne póki co. Bo to za dużo piwa dzisiaj wypiłem, ale to było tylko na testy. No, testowo pokazałeś, tak, nie? Zgłoś produkt, tak, piwo zgłosimy. No dobra. A ja chcę wywalić, kaście się wywalą, czekaj, edycja. Piwo, sio, nie macie. Tak, serniczka se zjadłem, bo mama dobre kupiła. No i no, tyle tego mam. I tu masz jeszcze dzisiaj ci pozostało 700 kalorii do spożycia? 800 no, prawie? Teoretycznie mógłbym w uszta wpieprzyć z tłustym. I no, masz też kontrolowanie wody, akurat tego mi się tam nie chce klikać. Kurczę, woda z żywności, fajnie. Przetegowało mi się. Masz jakieś notatki, jak ci minął dzień, nie wiem czy to jest konieczne. Wypróbuj przepisy, zaproś znajomych i tak dalej. To akurat jest mniejsza. W każdym razie, jak na przykład robisz kolację, dodaj więcej, możesz sobie utworzyć przepis, nie? Otwórz przepis chyba. I dajmy na to bomba kaloryczna. Liczba porcji 1 i tam możesz sobie pisać, co tam a ci się powiedz, podoba. A powiedz, robiłeś kiedyś, jak tak miałeś normalny dzień, żeby sobie po prostu sprawdzić, ile tak jadłeś kalorii? Czy dużo przekraczałeś? Wiesz, o co miał ci taki test? No w sumie jak zacząłem, to już nie chciałem tego sprawdzać, bo stwierdziłem, że wolę się tego trzymać. A wiesz, że przeginałeś na przykład? Ale podejrzewam, że mocno przeginałem, bo nieraz to mogło być. A ile tak ta aplikacja ci wyliczyła kalorii dziennego spożycia? No przy tym, co aktualnie robię, w sensie przed rozpoczęciem treningów, bo mam tam ustawiony zakres aktywności średniej, nie? Ze względu, że dużo biegam, no biegam, kurczę, w pracy dużo mam chodzenia. 15 tysięcy to dużo. 12 do 15 tysięcy, nie? Te 12 dałem taki niski próg, żeby to tam było faktycznie do osiągnięcia. No więc ten, wyliczyła mi apka na poziomie 2450 kalorii. A powiedz właśnie, jak tak nie liczyłeś tego, jak myślisz, jak przekraczałeś ten limit? No, jestem w stanie ci powiedzieć, że potrafiłem przyswoić dziennie, kurczę, jak miałem zły dzień, no bo w sumie czułem się rzeźko, to potrafiłem wszamać ci 4000 kalorii tak. W sensie, wiesz, budzisz się, jesz sobie tam jakąś sznitę, frankfurterki, nie, to już masz jakieś 600 kalorii, jak masz na przykład z dwoma fajnymi kierunkami z masą te frankfurterki, potem w pracy wetniesz Twixa, potem jakaś tam buła czy coś, a potem jeszcze jedziesz z ziomkami. Przy okazji walniesz 3 piwa, a jak się dobrze czujesz, to mega kepsa albo dwa mniejsze kebaby, które no w efekcie, jak już potem jedziesz z ziomkami, nagle masz hej, 2500 kalorii, czyli to co masz wyliczone, nie? Więc myślę, że tak, przeginałem i wiedziałem o tym, ale nie chciałem o tym wiedzieć. Nie no. To nieraz jest taka po prostu, no siła, że po prostu nie chce ci się już niczego, nie? No ale teraz dobrze, że jesteś, motywujesz. Polecimy w dół, nie? Okej, grubo. Dziękujemy wszystkim, że kogoś zachęciło to i został tu i zobaczył ten materiał. Mam nadzieję, że no, Paweł jest zmotywowany i ja na przykład bardzo go podziwiam, bo nie każdy człowiek by się odważył na taki numer przed efektami. Ale właśnie to cię chyba motywuje też, żeby teraz polecieć na maksa i nie odpuszczać. No, myślę, że tak, że to mnie motywuje, a szczególnie to, jeżeli faktycznie te materiały przydadzą się, żeby kogokolwiek też zachęcić i zmotywować żeby zadbać o swoje zdrowie.
Czekaj, jak teraz Oliwka teraz zostanie kopa, tylko ona ma zabieg za nią, trzymamy kciuki. Pewnie. W koniec miesiąca. To tyle. To trzymajcie się i do następnego odcinka. Okej, drodzy widzowie, popełniamy rytualne sepuku. Dobra, czyli tak. Spoko.